Przypomnijmy, że pierwszy przetarg nie doszedł do skutku. W drugim przetargu ustnym, który jak poinformowała nas rzeczniczka starosty Barbara Tokarska Wójciak, nieruchomość za ponad 1,54 tysiące złotych kupił przedsiębiorca z półtuska. Cena wywoławcza była o 12 tysięcy złotych niższa. Barbara Tokarska Wójciak dodała jednocześnie, że akt notarialny kupna sprzedaży nie został jeszcze podpisany. Na nieruchomość przy ulicy Zagumiennej 27 składają się budynek Powierzchni zabudowy ponad 2000 m2 i działka o powierzchni ponad pół hektara. Jest to teren ogrodzony, utwardzony, z monitoringiem i wszystkimi mediami. Nieruchomość w części jest własnością Powiatu Ciechanowskiego, a w części Skarbu Państwa.